Co przyniesie nam nadchodzący ten tydzień, w sumie już przyszedł w polityce, o to zapytam mojego kolejnego gościa, a jest nim Marcin Makowski, dziennikarz, publicysta, Wirtualna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, czy pan również z ogromnym zaciekawieniem w sobotę czekał na godzinę 20 na ogłoszenie, na oświadczenie pani marszałek Elżbiety Witek daty wyborów, ale jednak to się nie wydarzyło. Weekend był bardzo ciekawy politycznie, na pewno ciekawy podczas rozmów dwóch Jarosławów, Jarosława Gowina i Jarosława Kaczyńskiego. Panie redaktorze. No tak, drugiej takiej rozmowy na szczycie w ostatnich dniach i drugiej, od której ważyły się losy polskiej polityki. Bo akurat w tę sobotę, co prawda, byłem na urlopie, no ale wiadomo, że w takich sytuacjach nigdy ten urlop do końca nie działa, więc kontaktowałem się z politykami. No i te emocje, które tam kipiały wtedy, SMS-y, które dostawałem i rozmowy telefoniczne, które odbywałem, były z kategorii tych, że wszystko jest na szali, a jeżeli to porozumienie zostałoby zerwane i wybory jednak 23 maja by się odbyły, a wiem, że ten scenariusz naprawdę był realnie brany pod uwagę i ponad godzinę przed samym wystąpieniem marszałek Witek to wystąpienie zostało odwołane i udało się ratować ten kompromis po raz drugi. Wtedy, gdyby doszło do takiego jednak ogłoszenia terminu porozumienie, a przynajmniej Jarosław Gowin i kilku jego lojalnych posłów wyszłoby z rządu. Mielibyśmy kolejny raz powrót do tego galimatiasu, którego, jak sądziliśmy, udało się już uniknąć poprzez te ostatnie rozmowy dwóch Jarosławów. Na pewno wielu aktorów było tutaj czynnych, rozmawiając ze środowiskiem Solidarnej Polski, Porozumienia i PiSu i jeszcze dodatkowo kancelarii premiera, i właściwie każdy mówił trochę inną wersję wydarzeń, łącznie z taką plotką, która się dziś pojawiała w pewnym momencie, że premier Morawiecki, jeszcze dodatkowo Jadwiga Emilewicz, mieli złożyć dymisję, które nie zostały przyjęte. No, wydaje się, że to chwianie łodzią i ten permanentny chaos ostatnich dni w polskiej polityce są czymś już nie do zniesienia i lepiej, żebyśmy te wybory przeprowadzili i mieli to z głowy, no bo to jest po prostu szkodliwe dla państwa polskiego. No jedyne, z czego można się cieszyć, to że na ostatniej prostej faktycznie ten kompromis udało się uratować. Dzisiaj mamy nadal rząd i mamy przynajmniej pozór tego, że wybory mogą być zorganizowane legalnie i sensownie. No i z tego należy się cieszyć. Panie redaktorze, pytanie teraz, jak będą wyglądały te relacje pomiędzy tymi dwiema partiami ze Zjednoczonej Prawicy, ponieważ wydawałoby się w tamtym tygodniu, że to ochłodzenie nagle zrobiło się później już ocieplenie. I wszystko powinno wskazywać na to, że wszystko pójdzie jednak w jedną stronę, że tą samą stroną będą szły te partie. Natomiast weekend znowu dał nam taki znak, że jednak ta Zjednoczona Prawica, że ten spór do końca chyba jednak nie został zakończony. Czego się spodziewamy, jeśli chodzi teraz o te relacje w Zjednoczonej Prawicy? Panie redaktorze. Ten spór nie został zakończony, to oczywiste, ponieważ w polityce nie można powiedzieć tak mocnych rzeczy, nie można pójść na tak dużą woltę wewnątrz partii koalicyjnej w takich warunkach, żeby nie poszło, żeby te rzeczy nie odbiły się echem w przyszłości i żeby nie naruszyły zaufanie między partiami. I tutaj to się już nie zmieni, moim zdaniem. Oczywiście Zjednoczona Prawica będzie trwała tak długo, jak będzie to pragmatycznie możliwe, no ale ona de facto w takiej formule partii prawicowych, które każda ma trochę inny wektor, razem idą w jednym kierunku, no to się już skończyło. Jeżeli już wynegocjowane postanowienie trzeba jeszcze ratować potem, dwa dni później, w tak dramatycznych okolicznościach, przy naprawdę ostrzale plotek z każdej strony, to znaczy każdego dnia spodziewać czegoś niespodziewanego. A w takiej atmosferze nie da się budować stabilnej większości. I myślę, że liderzy trzech partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy to po prostu już wiedzą. Ten rachunek krzywd, on będzie pamiętany, a na razie udało się nakleić plaster na krwawiącą ranę. Sądzę, że Jarosław Gowin już myśli, jak stworzyć swoje bardziej niezależne i samodzielne środowisko, bo to on się w dużej mierze jednak najbardziej wybił na tym całym kryzysie. Okazał się człowiekiem, który być może zaicytował i przeszacował, ale ostatecznie
dwa razy udało mu się skłonić Jarosława Kaczyńskiego do kompromisu, do którego od 2007 roku właściwie żadnemu politykowi się nie udało go skłonić. I to buduje jego pozycję. Na pewno Zbigniew Ziobro też obserwuje, co się dzieje u koalicjanta i się zastanawia, jak sam mógłby wywalczyć większą podmiotowość dla Solidarnej Polski. I w takiej sytuacji po prostu Zjednoczona Prawica jest realnie bytem politycznym, który ma jeszcze jakąś datę przydatności do spożycia, tak mówiąc oczywiście metaforycznie, ale on już po prostu nie będzie produktem, który będzie świeży. Nie będzie miał tej mocy przekonywania jak z 2015 roku. No i to się już nam ta epoka skończyła. Czy ta atmosfera w Zjednoczonej Prawicy, ona będzie takim polem do popisu, jeśli chodzi o opozycję? Czy opozycja będzie chciała wykorzystywać właśnie takie relacje, stosunki, które są, no można by powiedzieć, jeszcze napięte? Jarosław Gowin kiedyś w wywiadzie, no jeszcze w innej epoce politycznej, chociaż to było chyba z rok temu, powiedział mi, kiedy rozmawialiśmy w tygodniku do rzeczy, że jeżeli prawica przegra, to sama ze sobą. I to jest chyba bardziej ten scenariusz, to znaczy opozycja ma tutaj niewielką rolę do odegrania, bo ona sama jest podzielona, rozbita i miała historyczny moment, w którym mogła włożyć kij w szprychy tego roweru Zjednoczonej Prawicy. I naprawdę gdyby, jak to Herbert pisał, lepiej kuszono Jarosława Gowina, to mógłby się złamać, bo PiS też nie pomagał w tym, żeby zachować jedność, a z drugiej strony ambicje lidera Porozumienia grały swoją rolę. I wtedy opozycja mogła wejść w tą układankę i powiedzieć, dobra, rzucamy wszystko na jedną szalę, zapominamy o naszych wewnętrznych podziałach i na przykład proponujemy Gowinowi marszałka Sejmu, tworzymy rząd techniczny, cokolwiek. To było realnie przez chwilę tylko na stole. A ponieważ opozycja sama podczas tych rozmów z Gowina, z liderami poszczególnych partii od razu szła i mówiła mediom, co tam zostało ustalone, sama nie potrafiła się do tych propozycji, które przedstawiała wewnętrznie porozumieć, no to tę szansę przegapiła. No i dzisiaj opozycja sama dla siebie, co widzieliśmy w sobotę, jest największym wrogiem, przepraszam, rząd sam dla siebie jest największym wrogiem, no a opozycja tylko statystuje w tym teatrze politycznym. No i to nie jest to dobre dla Polski, bo słaba opozycja to również mała presja i mały instrument kontrolny na władzę. A propos teatru, to w co gra opozycja w tym momencie? Bo opozycja, politycy opozycji, zwolennicy, a nawet też i przedstawiciele niektórych mediów, dziennikarze, wszyscy najpierw mieli taką narrację. Wybory 10 maja musimy przełożyć, chcemy przełożyć wybory. Na kiedy nie wiemy, ale jak najdalej. A teraz, kiedy zostały przełożone, to wszyscy chcieliby tych wyborów. Były takie argumenty, że zabrano nam demokrację. No a za karty wydrukowane do głosowania w tym momencie powinien zwrócić pieniądze wicepremier Jacek Sasin. Panie redaktorze, o co chodzi o opozycji? Jak możemy zrozumieć opozycję? No, opozycja zmienia, modyfikuje swoje strategie wraz ze zmianą nastrojów społecznych. Tylko wydaje się, że politycznie żadna strategia, która jest tak bardzo oparta na nastrojach, a nie wyprzedza ich trochę, nie projektuje i nie wychodzi dalej niż horyzont jednego czy dwóch tygodni, się nie może sprawdzić. No i dzisiaj opozycja wpadła w takie sidła, bo kiedy mówiła, ja też wtedy tak pisałem, bo takie były warunki i taka była nasza wiedza o koronawirusie w marcu, że te wybory się nie powinny odbyć w maju ze względów zdrowotnych, to była zdroworozsądkowa postawa. Natomiast jeżeli ona była powtarzana przez kolejne tygodnie, aż do momentu, w którym widzimy dzisiaj, każdy widzi z nas na własne oczy, że tak poluzowaliśmy już te obostrzenia społeczne, a Polacy tak bardzo prą do tej nowej normalności, masowo wychodząc po prostu pobiegać, pojeździć na rowerze, pochodzić po parku, cokolwiek, korzystają już właściwie z uroków wiosny, to dziwne jest, że nagle wybory miałyby być śmiertelne, że kolejka do IKEA na 150 osób jest to kolejka do lokalu wyborczego miałaby zabijać. No jeżeli się na miejscu opozycji, przynajmniej tej z Koalicji Obywatelskiej, stosowało tak mocną narrację i retorykę o śmiertelnych kopertach, o wyborach śmierci, no to dzisiaj widzimy, że te słowa w konfrontacji z rzeczywistością po prostu się rozpadają, bo rzeczywistość jest dzisiaj tak zmienna i trzeba jednak to uwzględniać w prognozach. No i co opozycja może zrobić dzisiaj? No,
może cały czas uważać, że te wybory dzisiaj Jarosław Gowin zaproponował, że być może hybrydowe, po części w lokalach, po części korespondencyjne, że nadal być może nie spełniają jakichś procedur i są nielegalne, tylko wypadałoby się w końcu na coś zdecydować, bo czytałem tweeta Tomasza Lisa z wczoraj, że wujek Jaruś, cytuję, pozbawił jego córki możliwości głosowania w wieku 18 lat, chyba bodaj pierwszego głosowania w maju. No ale jeszcze niedawno pisał, że ten sam wujek Jaruś chce 30 milionów obywateli zaciągnąć do takich prawdziwych urn, no i tam tym koronawirusem podczas wyborów uśmiercić. No, jak ktoś żałuje, że jego córki nie poszły dzisiaj do wyborów, a jednocześnie pisał miesiąc wcześniej, że te wybory zabijają, no to troszkę dziwna i niekonsekwentna postawa. No i dzisiaj na tym właśnie przegrywa opozycja, że nie trzyma się, albo przynajmniej nie umie modyfikować zdroworozsądkowych wariantów. No i one po prostu, wyglądając za okno, widać, że się nie sprawdzają. To jeśli jesteśmy przy wyborach, widzimy właśnie panią marszałek Kidawę-Błońską, to porozmawiajmy o tym, jak teraz będzie wyglądała ta kampania, bo kampania prezydencka, ona teraz została przedłużona. Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta, mówi rozżalony, że on nie wie, jak to będzie wyglądało, nie wie, kiedy będą wybory, nie wie, jak zaplanować tę pracę. Jakiej kampanii w tym momencie się spodziewamy, w momencie też, kiedy zaczyna się odmrażanie gospodarki, a również są zdejmowane restrykcje? Czy spodziewamy się tego, że kandydaci jednak wyjdą na ulicę? No i to jest realnie problem, który jest być może paliwem dla opozycji, jeżeli dobrze go wykorzysta, ponieważ jest problemem demokratycznym, ponadpolitycznym. Wybory to nie tylko akt głosowania, to przede wszystkim kampania wyborcza i równość szans w momencie, w którym Andrzej Duda miał chyba 23% poparcia, Bronisław Komorowski miał 44% w sondażach, a to było około miesiąc przed wyborami. Gdybyśmy wtedy zawiesili kampanię, być może Andrzej Duda nigdy nie zostałby w 2015 roku prezydentem. I tak samo dzisiaj, jeżeli ta dynamika ma realnie odzwierciedlać nastroje społeczne, a poprzez kampanię wyborczą również je kształtować, bo przecież na tym polega urok demokracji, że przychodzi ktoś, kogo byśmy nie podejrzewali o to, że może zostać głową państwa albo parlamentarzystą i dzięki swojej pracy i kampanii przekonuje ludzi. Jeżeli to zostanie kandydatom zapewnione, a żeby to było zapewnione, trzeba jak najszybciej określić warunki i termin wyborów, to jest warunek sine qua non, wtedy będziemy mogli mówić o wyborach, które są demokratyczne i dają realnie szansę na to, żeby coś w polityce zmienić, a nie są tylko rytuałem, w którym potwierdza się, że urzędująca głowa państwa będzie miała drugą kadencję. I tutaj realnie uważam, że to, co mówi kandydat Krzysztof Bosak, ma sens. I władza dzisiaj pisze ten egzamin z własnej odpowiedzialności, bo jeżeli ten kolejny raz po tych wszystkich sporach i po tak wielkich kosztach dla polskiej polityki, dla Zjednoczonej Prawicy, dla zaufania do polityków, jeżeli nie uda się tych wyborów teraz, w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, zorganizować w sposób, który nie będzie budził wątpliwości i da równe szanse, na ile to możliwe w dzisiejszych warunkach, no to będziemy mieć nieustanny powrót do sporu o legitymację, która płynie z tych wyborów, nieustanny, destrukcyjny dla Rzeczpospolitej powrót do sporu. No, ale to nie były prawdziwe wybory, a to nie jest prawdziwy prezydent. Oczywiście zawsze tacy ludzie się znajdą, ale trzeba zrobić wszystko, aby było ich jak najmniej i mieli jak najmniej pretekstów do tego, żeby taką narrację prezentować. To znaczy władza musi stanąć na wysokości zadania i powiedzieć takiemu Krzysztofowi Bosakowi i reszcie kandydatów, wybory są wtedy, tak możecie prowadzić kampanię i ruszamy do tego starcia. No, ale czy to się uda? Mam nadzieję, że tak, bo inaczej konsekwencje długofalowe dla naszych debat politycznych będą upłakane, bo nie ma nic gorszego niż kwestionować właściwie wszystkie instytucje życia publicznego w Polsce z prezydentem na czele. Tak się nie da zbudować żadnej wspólnoty. Pytanie, czy patrząc na sondaże, które wciąż teraz jednak przeważają, zdecydowanie są za panem prezydentem Andrzejem Dudą, czy one się mogą zmienić, ponieważ walka z koronawirusem trwa. Niektóre środowiska ze Zjednoczonej Prawicy obawiają się, że im dłużej trwa walka z koronawirusem, im dalej przeciągamy ten czas, termin wyborów, tym jednak pan prezydent może mieć niższe wyniki, niższą ilość głosów, a mogą się wybić na tym też inne osoby. Pytanie, czy rzeczywiście to jest taki realny scenariusz, że czas może grać na niekorzyść prezydenta Andrzeja Dudy, a na korzyść na przykład Szymona Hołowni?
No to jest bardziej niż realny scenariusz, on jest po prostu logiczny, bo tak działa psychologia społeczna. W momencie kryzysu, na samym jego początku, zazwyczaj wyborcy, elektorat, nawet nie tylko jednej partii czy jednego polityka, ale generalnie większość społeczeństwa gromadzi się wokół władzy, bo nadaje poczucie stabilności. Natomiast wraz z postępami kryzysu, które zaczynają odczuwać zwykli ludzie we własnych portfelach, afiliują ten kryzys z władzą. To znaczy władzę potrzebują wtedy, kiedy ma stabilizować ten najbardziej niepewny moment kryzysu. Natomiast gdy wchodzi do niego codzienność, oswojenie i normalność, a dzisiaj jesteśmy na początku tego procesu oswajania koronawirusa w przestrzeni publicznej, jakkolwiek brutalnie to brzmi, no to wtedy zaczyna się czas i przestrzeń na pytania, a dlaczego straciłem pracę, a dlaczego mam mniej w portfelu, a co rząd zrobił, żeby moja firma nie upadła. Oczywiście czasami takie pytania są bardzo zasadne, czasami po prostu jest to efekt globalnej pandemii. Wszyscy mają te same problemy na świecie, więc trudno tutaj kogokolwiek specjalnie za to obwiniać. No ale czas gra na niekorzyść i rządu, i Andrzeja Dudy. O tym doskonale wiedzą politycy Prawa i Sprawiedliwości, dlatego był sondowany ten scenariusz wyborów 23 maja. Inaczej po prostu nie byłoby sensu ryzykować upadku koalicji, być może rządu mniejszościowego. To jeszcze na koniec muszę zadać to pytanie. Czy tylko, że to zakłada małą wiarę w zwycięstwo Andrzeja Dudy. Mi się wydaje, że on nadal i tak będzie liderem i przy dobrej kampanii i tak te wybory będzie mógł wygrać. Panie redaktorze, ostatnie pytanie. Czy Borys Budka będzie chciał zmienić swojego kandydata na prezydenta? Na pewno nie pomaga tej kandydatce wahanie się i zbyt późne ogłaszanie, czy ona zostaje, czy nie zostaje. Widzimy, że tutaj politycy Platformy Obywatelskiej biją się z myślami, tylko ja niespecjalnie widzę kogoś, kto chciałby na tę przegraną batalię ze swoją twarzą wyruszyć. Raczej Donald Tusk się na to nie zdobędzie, a skoro nie on, no to chyba nikt inny już tej kampanii Platformy Obywatelskiej nie da rady uratować. No i tak to jest, jak się po prostu bije z narracjami, z własnym scenariuszem i nie pokazuje jednego tego, którego się trzyma konsekwentnie, jak na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz. On dzisiaj tego problemu i PSL nie mają. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Państwa i moim gościem w połączeniu skype'owym na antenie Telewizji Republika był Marcin Makowski, dziennikarz, publicysta, Wirtualna Polska. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję panu. A już za chwilę będziemy rozmawiać o tym, co z polską gospodarką, polską i światową, z Kamilem Goralem. Do zobaczenia.